historia z Adry jest mi bliska i wierzę w to, że może być bliska wielu młodym osobom, które dopiero wchodzą w dorosłość, bo przedstawia historię dziewczyny, która w drodze do celu dopiero poznaje siebie i poszukuje siebie i dopiero uczy się swoich emocji i kształtują się dopiero co jej poglądy i przez to popełnia po drodze całą masę błędów, a każdy z nas popełnia błędy. I to jest super popełniać te błędy, bo dają one taką możliwość, żeby się zatrzymać i zastanowić nad tym, czy to, co robimy, jest dobre, i zastanowić też nad tym, co tak naprawdę jest dla nas w życiu ważne. Więc myślę, że pod tym kątem historia Zadry jest bliska każdemu z nas. Siemka, tu Magi. Zapraszam Was bardzo serdecznie na film Zadra, w którym miałam przyjemność wziąć udział, nawet zagrać, można tak rzec. Film Zadra opowiada historię raperki. Myślę, że w ogóle osadzenie tej historii w kulturze hip-hopowej jest bardzo na czasie. Ta historia, myślę, też jest taką historią, z którą my wszyscy gdzieś tam się borykaliśmy, jak byliśmy młodzi, dlatego myślę, że to jest coś dla Was. Zachęcam Was i mam nadzieję, że będzie się Wam podobało. Co bym chciał powiedzieć młodym ludziom, którzy zaraz zobaczą film Zadra? Fajnie, że jesteście i będziecie oglądać ten film. I po prostu miejcie oczy już otwarte i tyle, no. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mam nadzieję, że w jakiś sposób Was dotknie ten film. I tyle. Ta historia jest też bardzo inspirująca, bo Zadra nie boi się niczego. Jest tak głęboko przekonana o swojej wyjątkowości i ma taką wiarę w siebie. Wierzy, że to, że może zostać raperką, jest na wyciągnięcie ręki, że to jest godne podziwu. I chciałabym ukraść to od niej dla siebie na życie. Więc takie przesłanie płynie z tego filmu, żeby głęboko w siebie wierzyć i jeszcze to, że jesteś jedyną osobą, która może stanąć ci na drodze do spełnienia twoich marzeń. Więc nie bój się. Historia Zadry inspiruje młodych ludzi do walki o siebie, pozostania sobą i do walki o swoje marzenia. Film Zadra opowiada o młodych ludziach. Dlatego warto, żeby młodzi ludzie go oglądali. No bo gdzieś chyba najfajniejsze w tym filmie jest to, że on pokazuje ten wiek, w którym my musimy podejmować jakieś wybory, które mają swoje konsekwencje i często coś zyskujemy, ale przez to tracimy coś innego. I to nigdy nie są łatwe wybory. Często popełniamy błędy. Bo podążamy za ambicją, za naszymi aspiracjami i marzeniami z dzieciństwa. No i potem musimy się spotkać z tą rzeczywistością, która nie zawsze jest przyjemna. Dlatego jest to pewnego rodzaju takie, myślę, pokrzepiające, że w tym filmie też widzimy tych bohaterów, którzy są pogubieni, tak jak my wszyscy trochę, młodzi ludzie, którzy wchodzą w dorosłość. Tak, dlatego to jest wartościowe kino dla młodych ludzi. Jestem bardzo podekscytowana, że już niedługo będziecie mogli zobaczyć Zadrę. I mam nadzieję, że otworzycie dla niej swoje serca i rzucicie się w tę podróż, bo jest to emocjonalny roller coaster, ale będziecie też dobrze się bawić, bo mamy naprawdę świetną obsadę. Mam tu na myśli Kubę Gierszała, Magdę Ruszczkę, Ignacego Lisa, więc naprawdę gwiazdy polskiego kina, ale występuje z nami też Margaret, więc to jest bardzo mocno obiecujący skład. Mamy też świetną muzykę, mamy świetne kostiumy, charakteryzacje, zdjęcia, więc naprawdę to może być uczta dla oka i ucha. No i mam nadzieję, że dla serca też. Więc fajnie, no trochę Wam zazdroszczę, że ta podróż dopiero przed Wami. Chciałbym, żeby młodzi ludzie film Zadra zobaczyli, ponieważ wydaje mi się, że może to być film, który inspiruje do zmiany, do jakiegoś takiego, do jakiejś takiej walki o siebie. I właśnie dlatego chciałbym, żeby wszyscy młodzi ludzie, ale nie tylko młodzi, zobaczyli ten film.